Ale to jest podstawowa ability haste i trochę się różni. A gdzie to jest w ogóle napisane? To jest tutaj. Basic ability haste, czyli że nie na RC. Czy ona nie może mieć strasznie często R-ki? To jest tylko 140 sekund na pierwszym poziomie R-ki. Wydaje mi się, że realny cooldown tej R-ki może potem spaść do 40 sekund nawet. Co uważasz o NFT fajne, ale jeżeli chodzi o krypto, ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony teraz, bo kryptowaluty są strasznie drogie, a dalej mało osób z nich korzysta, nie? I wydaje mi się, nie wiem, czy to, kiedy to będzie, ale wydaje mi się, że będzie duży dołek w kryptowalutach, nie? I one są mocno powiązane z NFT-kami. Przehajpowane na razie są. Ale może się mylę, nie wiem. Trochę żałuję, że sam nie wszedłem mocno w temat. Zwłaszcza, że zaraz przed hossą na krypto miałem bitcoiny, a potem je sprzedałem. Jak czytałeś maile? Chyba, ale czekaj, czy mogłem przegapić jakiegoś? Czekaj, to ty, Mroziu, od montażu byłeś, tak? To ty wysłałeś mi montaż? Że Łukasz hejter? Z W też dostaje ability haste'a? Kto to wymyślił? Widziałem tego Wukonga, co ty budowałeś u innego youtubera 2 tygodnie temu. Widziałem. No co ja ci na to poradzę? Podejrzewam, że mimo wszystko jest ograniczona ilość buildów. Nie zdziwiłbym się, jakby dwie osoby wpadły na podobne. Zwłaszcza, że to moje to był taki... Nie aż taki dziwny lethality build, nie? Tylko był po prostu wyliczony. Że tak powiem. Że nie wziął się znikąd. U mnie. Ej, to ability haste. Ładnie siada, już mam 12. Szybko można bardzo nazbierać to. Co prawda oni, przeciwnicy, bardzo mało agresywnie grają. Oni w dżungli mają Kha'Zix'a. Ciekawe jestem, czy Kha'Zix przyjdzie. O, Kha'Zix jest na górze. Binance ma problemy, bo otwiera się giełda krypto Rothschildów. Co, jakich Rothschildów? Nie wiem, o czym mówisz, Łukasz. Ale nie wiem, czy Binance może mieć problemy też. Bo jest najszerzej znany teraz. A, ja ci dałem Mudbana i napisałem. Przecież ty masz unbana. W takim razie. Ja się nie wracam, dopóki nie zgarnę plate'a. I teraz wracajmy. Tak swoją drogą, 7 minuta, ja już będę miał całkiem to wystokowane. Ja nie wiem, czy oni nie zmieniali cooldownów swoją drogą, tak żeby wyrównać za to jakoś. Że ma te dodatkowe ability haste.
ma problemy od kilku lat, a teraz musieli zrobić weryfikację kyc, bo zostali postawieni pod ścianą. Problemy zaczęły się od kiedy zaczęła się otwierać giełda krypto Rothschildów, ta bogata rodzina. Ale wiesz co, weryfikacja kyc, jeśli dobrze, jeżeli się nie mylę, tak naprawdę to nie jest wada, tylko to jest zaleta, bo oni będą mieli, będą już przygotowani pod wszelkie jakby prawne te pierdoły. I jak pojawi, jak na przykład zacieśnią się kontrole dookoła krypto, to Binance już będzie gotowy, a inne będą miały ciężko, giełdy. Dobra. Ja bym się bił z nimi dalej, szczerze. Chwila zmarnowałem tutaj. Ale Kazik jest na lowku, takim mocnym. Chyba nas nie zgankuje. Musiałby tak. Musiałby zgarnąć tego. Golemy i dopiero wbić tu z powrotem. Ale nawet wtedy nie wiem, czy by nas zabił. Znika anonimowość kryptowalut. Ale to zależy jakiego krypto. A poza tym krypto nie jest anonimowe. Nawet teraz. Bo jest anonimowe tak długo, jak go nie wypłacisz. Czyli aż tak długo, aż z niego nie skorzystasz. W praktyce. To już? Zjebałem. Kazyx. Zastanawiałem się, czy nie wskoczyć w Warusa. Jak wspominasz kleptomancję? Ej, kleptomancja była git. Trochę szkoda, że ją usunęli, nie? Riot zbuczerował, totalnie zabił runę ten. Kleptomancję, która była jedyną runą graną z inspiracji. I teraz muszą reworkować drzewko. Od kogo nauczyć się Wave Cleara? Od nikogo. To pytanie trochę nie ma sensu. Jak Wave Cleara się nauczyć? Wave Clear to jest zabijanie minionów. Naciskasz prawy przycisk myszy. Napisz Kacperek jeszcze raz, bo jak dwa miesiące temu napisałeś, to mi utknęło po prostu. Ja jestem, przyznaję, nie najlepszy w odczytywaniu wiadomości na mailu, bo... No wiesz, dużo. Po prostu trochę tych wiadomości. Będziesz kiedy w full focus? Ciężko powiedzieć. Zwłaszcza jak wrzuciłem filmik hejcący full focus. Śmiesznie by było, jakby przewrócili klepto i skasowali Omnistone'a. Omnistone nie jest złą runą. Ja szczerze mówiąc bym dał klepto jako czwartą. Tak jak cztery są w tym. Cztery są w drzewku czerwonym.
Kurde, brakuje mi jeszcze dipsa. Czy ten Kha'Zix nie powinien wam żyć nie dawać na tym bocie? Czemu? No on ma 4-0 i na innych liniach sobie kolega posiedział. A ten bot wcale wydaje mi się, że ich nie mógł tak łatwo ustawiać ganków, nie? Dobra, jeszcze jedno Q chyba i się wracam. Może jeszcze jeden plate i się wracam. Czy powiesz, za co dostałeś bana na pierwszym koncie? Nie, dzisiaj nie. Ja kiedyś wam to zdradzę, ale to kiedyś, jak będzie taki stream, że będzie dużo ludzi. I raz opowiem tą historię, tylko raz. Może jeszcze zostanę? Ucieknę? Chyba nie. Za szybki jest. Szkoda, że nie udało się zabić Varusa. Na jakim koncie? W LoLu? Tak, w LoLu. A jaki level miałeś? 30. Ale wtedy 30 to był maksymalny level. No to było moje pierwsze konto. Czy powinienem iść Medjaye, widzowie? No pewnie, że powinienem. Ale masz nerwiającą linię z tą serfą, a ta linia jest pod połk i no, taki matchup był grany w ogóle, że czasami pikują jakieś duosy dziwne. Jak to działa? Czy nie miał max 60 staków? Tego jest 120 staków, nie 60. Ja mam teraz 30 ability haste'a na tych spelach, tak? Daje tylko movement speed'a. Okej. Ja mam wrażenie, że my powinniśmy się wbijać. O kurwa. O! Nie, dlaczego wszyscy nam uciekają? Każdy jeden. Naprawdę nikogo, totalnie nikogo tu nie złapiemy? I nie zdążyłem rzucić R-ki tu. Dobra, mam asystę za Kha'Zixa. Serafin, zero zdrowia zostało tej Lulu, póki Serafin. Jaka była nazwa tego konta? Już nawet nie pamiętam. Fajne duo trash na AD Carry, Blitz Support. Niby można, ale... Ale nie wiem, czy pikowanie trasha tu coś daje. Trash AD Carry jest o tyle słaby, że... W trakcie Q nie możesz autoatakować. Nie opłaca ci się nigdy rzucać Q.
Dzisiaj Lina zepsute powiadomienia są na YouTubie. Na początku w ogóle YouTube nie rozesłał i było tak bardzo, bardzo mało ludzi. No chodź się bić. On nie ma erki. On znaczy Panteon jak coś. Właśnie zastanawiam. Chcę zrobić tutaj. Chcę ustawić fraga dla Panteona, nie? Trochę bez sensu. Zaraz wracam. Dobra, jestem. Chcę ci podziękować za unbana. Żaden problem, mordo. Jak tam R? Lulu? Nie, Lulu jeszcze nie było. Lulu nie było. Była tak. Nami, Janna, Soraka i teraz Sona. To jest czwarta gra chyba, nie? Opowiem szczerze. Pewnie nie jestem najlepszym supportem. Bo mam... cały czas próbuję się wbijać. Ja to myślę, że my możemy jakoś na nich spróbować zainicjować. Ale już mogę spamować tymi spadami. Dobra, mam erkę. Ile? Dwie osoby dostały przynajmniej. Nie, Lulu, nie trafiłem Lulu. Dobra, przeżyję. On nie przeżyje. Ej, mam ochotę się sfleszować. A zamiast tego nie mogłem się sfleszować, bo dostałem Ruta. Czo? Ten Rut? Ile trwa W Ryza? Dwie sekundy? Nie za długo? Trafiłeś trzy osoby? O, okej. Okay. No, to była giterka. Nie mogłem wyfleszować od EQ Ryza teraz. Irytujące trochę, ale dobra. Ej, zastanawiam się, czy ja w takim razie... Oni mają trochę TC-ków i trochę Magic Damage'ów. Ja chyba pójdę Merkury, nie? Lulu Roam, tak jak na Wukongu, okej. Można. Tylko ja w sumie supportami rzadko gram w ogóle. Ciężko tak będzie mi jeszcze w roamującym playstylu. Ej, wbijamy się? Wbijamy się? Wbijamy się? Wbijamy się? Czemu ja się muszę sam bić? No dobra. Ej, przydałby się taki item, co zmniejsza shieldy, ale pod AP, nie? Bo mają adeki cholerne. Ja też chcę takie mieć, kurde. No dobra, w sumie sobie typa zbanuję.
Czy to jest na mnie? Nie, to nie jest na mnie. Nie wiem, czy nie moglibyśmy się wbić w nich. Ja chyba mam zawsze taki odruch, że nie wiem, czy moglibyśmy się w nich wbić. Po prostu zawsze bym walczył. Pewnie dlatego jestem słabym supportem. Ciekawe, czy mogę coś zrobić na to, że wychodzę z manem. Jakie są drake'i? Okej. Okay. Nic z tego nie wynika, kurde. Że my tu stoimy. Strasznie dużo się naleczyłem. Ja już 5000 wyleczyłem. Ja już mam więcej niż tą soraką, szczerze mówiąc nawet. O, ciekawe. No szkoda, że to nie zabiliśmy. Dobra, ja się wracam. Mam to gdzieś. Czemu muszę 1-5? Bo jeden raz zabiłem i 5 razy zginąłem. Oj, nie wiem, czy ta peruka to jest peruka mocy. Ej, liczbę niż chyba nie jest taki dobry, nie? Po co ty tak ciągle to klikasz? Żeby speeda mieli. Bo... kocham swoich sojuszników. Nie chcę, żeby ginęli. Czapkę i laskę. Prawdziwy Arden. Właśnie się zastanawiam. Beruo będę składał. Archangel Staffa. A tak poza tym to nie wiem. Czapki i maski to... O! Czy on tu będzie skakał? Nie doskoczy, Panteon. To jest masa wardów. O! Ej, czy my nie możemy ich zajść? Git. Dobra, podwierzę. Go, 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 go. Nie zatrzymywać się. Nie ucieknie nam Lulu. Nie, no bez szans. Ej, ale to... to jest jeden z większych gangbangów chyba, jakie widziałem. 4 osoby. Jeszcze ze speedem Sony. O, jeszcze flesze lecą. Ej, czy ono nam... nie, no nie może uciec. Podwierzę nie wbiegnie. Please. Nie. Nie, gonić. 5 osób już goni. Cały team. I po tobie. Okej, okay, największy gangbang. Dyskotekę weź, ta zaraz wezmę. Git. R-ka ma dalej tę pasywę, co zmniejsza cooldown? Aha, ona tego nie ma teraz. Na R-ce już. Uff. Klasyk. Jeszcze Serafin nie zabiła. Ile mi brakuje do tego? Dużo, 1000 jeszcze. Medżaję składam? Chyba medżaję będę składał. Na Lulu zrób, będziesz w kurzajku, jeszcze będą ci błagać FF, bo Lulu carry broken champ. A, no jest wkurzająco Lulu, to prawda. Ale szczerze czuję, że jakbym miał tą Lulu roamować, to się prędzej wypieprzę. Forsując jakąś walkę. O! Ma flasza? 25 staków ma w ogóle nasza F-ka. R-ka? Nie zdążyła zerkować. Ej, czemu Dipsa? Czy ja przez to, że idę itemy na supporta nie biję obrażeń?
Ej, fajnie na tej stronie się biega, cały czas na movement speedzie i unika skillshotów przeciwnika. To jest naprawdę fun. O, jeszcze Morgankę mam bez kitu. Po co ci Merkury? I tak nas na one-shota... I tak nas stunie, na one-shota zginie. Że ja? Dlatego, że ja mam długo, dużo długich walk w tej grze. I wydaje mi się, że wcale nie zginę na one-shota. Zależy z kim będę walczył, nie? Ale już w wielu sytuacjach do teraz, jakie miałem, pomógłby... Czy możemy zabić go? W wielu sytuacjach w tej gierce pomogłyby mi Merkury tam zanim je zrobiłem. Ja już mam jakąś chorą liczbę heala z Moonstone'a. Tylko mam wrażenie, że damage'a w ogóle nie bije. Patrzcie, Moonstone 11 tysięcy heala i shielda dodatkowego, a sam Moonstone 6 tysięcy wyleczył. Już to jest porąbane. Nie mam many. Miałem wszystkie spele, a nie miałem many. Ta dyskoteka już biorę. 6300 heala, a bonus heala shielda 11500. To jest broken, naprawdę. A dlaczego to aż tak dużo daje? Gdzie to ma napisane w ogóle bonus shield, shield? Ile to daje? Każda sekunda zwiększa healę i shieldę i shieldy aż do 35%. Widzę. Ej, broken. No, Julia dzisiaj wszystkich YouTube tak robi, wie ja. No, Nolan, powiem ci, że ja nawet tego nie wiedziałem, że to jest na tej pasywie. Szukałem jakby tego efektu, tak jak są te itemy, o co... O tu, czekaj. O tutaj, Hilt and Shield Power, a to tylko w trakcie walki. No ale to jest w ogóle w kurwę, 11500? Kto to wymyślił? To jest czwarty Drake nasz, prawda? Nie porównywałem tylko nigdy w sumie, jak ten, jak ta Sona teraz po zmianie tych CDR-ów. Czy ona jest dużo gorsza? A może nie robi różnicy? No, zmyślałem. Liczyłem na to, że Kha'Zix będzie dalej gonił. Ale teraz tak, każde trafienie, czymkolwiek, nawet mogę wyrzucać swoich sojuszników, jeśli dobrze rozumiem, to mi skraca cooldown na RC, tak? Więc tą R-kę powinienem mieć zaraz szybko. Tak, tak, tak. Nawet jak rzucam W w sojuszników, to mi zmniejsza się cooldown na R-ce. Lepsza jest podobno. No, git. Mam wrażenie tylko, Nolan, że Dipsa w ogóle nie bije, ale to pewnie trochę przez build, nie? Bo tutaj idę, no, full w heala prawie. Dopiero jak skończę... Archangela. Może Archangel trochę mi da Dipsa. A też nie byłbym jakiś bardzo optymistyczny, jeśli chodzi o ten damage Archangela. Fajnie chłopaki przeżywają. Też mają całkiem niezły sustain.
wchodzisz na streamy przez ten, przez zakładkę subskrypcji. Znaczy to jest upierdliwe o tyle, większość ludzi tak nie korzysta z YouTube'a, nie? Dlatego powiadomienia są ważne bardzo. Ja to powiem wam szczerze, ja nie mam pretensji nawet o to, że YouTube tam nie zawsze pokazuje te streamy i inne rzeczy. Do pewnego stopnia to jest trochę zrozumiałe, bo... O, Ewka chyba ich pozabijała z tyłu. O kurde, ja nie chciałem tak szybko kończyć. A to jest koniec już. Chłopcu od Sony oczekuje damage'a? Ty chyba nie wiesz, mordo, jak Sona nawalała. Jak grali Sony na przykład na midzie jeszcze niedawno. No, może nie niedawno, jakiś czas temu. Ale... Czekajcie. 16 tysięcy heal'a. Jeszcze, a nie kupiłem jeszcze trzeciego itemu. A, wracając. Większość ludzi korzysta z YouTube'a jednak tak, że... Tylko to, co YouTube im podsunie, oglądają. A mają miliony subskrypcji i... Nie jest to dziwne, że nie dostają powiadomień. No bo jak masz 50 kanałów... No to nie możesz powiadomienia dostawać. 50 to nie. 50 to mam ja i to jest pewnie mniej niż... Dużo mniej, tak myślę. Niż średni użytkownik YouTube. No to jak o wszystkim mogłoby dawać powiadomienia, nie? Cena pod liczbą była git? Ta, teraz chyba za późno, nie? Co wbiłem? Co się stało? A, D3, okej. Cena robi mega dużo damage'a? Zobaczymy. Teraz tu. Okej, zrobiłem więcej niż Seraphine. Ale Sona jest typowo late game postacią. Jest bardzo pod late'a.